ten dzień w kalendarzu należy bezapelacyjnie do niej. Polska niezapominajka, czy jak niektórzy wolą ją nazywać, niezabudka, doczekała się swojego święta. A to obchodzone 15 maja jest prawdziwym świętem przyrody. Jest to święto, w którym zwraca się uwagę na wartości ekologiczne, na różnego rodzaju działania ekologiczne związane z ochroną przyrody, z dbałością o czystość wokół nas, no i docenieniem piękna przyrody, które jest wokół, na przykład właśnie w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu. Święto to zwraca na szczególny element, czyli niezapominajkę, a ta jest też symbolem polskiej przyrody i w ramach tego święta również dbamy o pewne zrozumienie walorów tej naszej polskiej przyrody i w ramach tego święta też ta niezapominajka pozwala nam zobaczyć jej piękno. Z jednej strony jest takim niepozornym kwiatem, ale jeżeli bardziej się skupimy i przyjrzymy na przykład kwiatostanom, zobaczymy, rzeczywiście są to drobne kwiaty zebrane w kwiatostany. Kiedyś wierzono, że panny, które wkładają niezapominajki pod poduszki, szybciej znajdą mężów. Natomiast dla zakochanych już par, jeżeli czekała ich rozłąka, to często każda z połówek tą niezapominajkę miała przy sobie, która przypominała właśnie o tym, że gdzieś czeka ta druga osoba, do której należy wrócić. Niezapominajka doczekała się też legendy. Krąży taka legenda, że w dawnych czasach rycerz zobaczył niebieskie kwiaty nad rzeką i postanowił je zerwać. Ponieważ miał ciężką zbroję, wpadł do wody i jeszcze zanim porwał go nurt rzeki, zawołał donośnym głosem: nie zapomnij o mnie. I to prawdopodobnie były słowa skierowane do ukochanej i stąd nazwa niezapominajki. Celebrowanie Dnia Niezapominajki to pamiętanie o dobrych, ekologicznych nawykach. To z jednej strony oczywiście rozejrzenie się, czy wokół nas na przykład nie ma jakichś śmieci, które możemy pozbierać i które też nie zagrażają wtedy zwierzętom oraz roślinom, to również zwrócenie uwagi na same rośliny i na bioróżnorodność, która jest wokół. Możemy skupić się również na przykład na owadach, których w ogrodzie botanicznym mamy coraz więcej, które są zapylaczami roślin, no a bez nich wiadomo, nie mielibyśmy na przykład owoców, chociażby najprostsze jabłonie, które też potrzebują zapylaczy i wtedy możliwość pozyskania owoców, jak i również dostrzeżenia piękna kwiatów i samej pracy na przykład zapylaczy, która nie jest tak naprawdę łatwa, bo kwiatów jest dużo do zapylenia. Myślę, że to jest ten dzień, w którym możemy się takimi detalami zająć i przyjrzeć się tym detalom wśród przyrody. To też jest taki dzień, w którym można odwiedzić również ogród botaniczny i tutaj celebrować to święto. To święto polskie niezapominajki w naszym ogrodzie botanicznym jest codziennie. Może szczególnie tego 15 maja, natomiast codziennie staramy się rzeczywiście przybliżać tą przyrodę i mieszkańcom Zabrza, a także mieszkańcom terenów ościennych, terenów naszego regionu i województwa.